To bestie z oczy niech się stawi do dowódcy. Jedź, Płotka. Wolni, Płotko. W tym miejscu uczeni rozbili obozowisko. Rozejrzę się po okolicy. Zdobyli uczeni nie powinni wiedzieć, że bariery na wejściu do podziemi nie stawia się bez powodu. Dobrze, że nie próbowali tam wchodzić bez Wiedźmina. Medalion drży. To miejsce mocy. Magiczna bariera. Zaraza. Mam złe przeczucia. Przyda się trochę światła.
Wiedźmin. Zawalił sklepienie, żeby pogrzebać przeciwników, ale sam przy tym zginął. Wygląda na to, że torba należała do Wiedźmina.
Boże, boże, dopci, dopci, kurwa! Ferajna! Jedź, Podka! U mnie, no, ten, tego, asortyment najbogatszy. Dalej. Nawet tak bajkowe księstwo, jak tu są, masz... Kolejne morderstwo straszliwej bestii! Milton de Peyrac Peyran padł ofiarą własnego tchórzostwa! Bestia spokojna! Witam! Mam nadzieję, że poszukiwania idą dobrze. Udało mi się już co nieco znaleźć. Doskonale! Zrobię sobie kopię i dzięki temu wreszcie będę mógł zdobyć arcymistrzowskie uprawnienia. Wielkie dzięki, Wiedźminie.
Cóż tu się dzieje? Ależ w tym sezonie obrodziło. Trzeba będzie domówić beczki. Jedź, płotka. Vermentino to... Na pracy są całe środki, a nie czory. Lubi? Zdrowie, panie Czaliama i panie Czaliama.
Odpocznij. Naprzód! Znowu wszystko. Ale mi się zradzi chce. Idziemy połowić ryby w kanałku. Pan Liani, pani Matylda to się za łby brali, a teraz się kochają. Co za smród. Regis nie mógł wybrać innego miejsca na spotkanie. Regis! Zaraza zamknięte. Na pewno nie pomyliłem miejsca. To musi być tutaj. Gdzieś tu musi być inne wejście. Thank you.
ale... Jaja, kiki. Powinienem to spalić w diabły. Po prostu świetnie. Coś tu jest. Powinienem użyć oka. Umówiłem się z wampirem na cmentarzu. Może być większy banał? Nawet jeśli jest. To rzeczywiście żaden nie przychodzi mi do głowy. Przynajmniej drzwi mogłeś zostawić otwarte. Wysoko sobie cenię moją prywatność. Wolałem, żeby nie dostali się tu jacyś niepożądani goście. A ty cóż, wiedziałem, że i tak sobie poradzisz. Fakt. Muszę znaleźć twojego przyjaciela i liczę, że mi pomożesz. Zrobię, co w mojej mocy. Jednak nie chodzi o to, co ty musisz, tylko czy Detlaf chce. Jeżeli nie chce... Nigdy go nie odnajdziesz i to właściwie zamyka dyskusję. Musi być jakiś sposób. Nie wykryjesz wampira swoimi zmysłami, nie działa na nas magia dywinacyjna. Nic nie da użycie nawet najbardziej dokładnego megaskopu. A to? Może pomóc? Skąd to masz? Jedną z ofiar bestii znaleziono w zakolu rzeki. Przy pociętym trupie znalazłem 3 dłonie. Ta z pierścieniem na palcu wydała mi się nie pasować do reszty. Poza tym interesowała się nią Bruxa. Ręka Detlafa, nie ma wątpliwości. Nada się. Co chcesz zrobić z tą ręką? Słyszałeś o teorii Covinariusa, o zachowaniu pamięci w tkankach? Czekaj, coś mi świta. Czytałem o tym w Alchemia Oblitera. Kermoren mieliśmy jeden egzemplarz, strasznie zniszczony. Ale o ile pamiętam, Covinarius nigdy tego nie udowodnił. Udowodnił. Tyle, że nie zdążył opublikować. Ale pisywał do mnie, byliśmy przyjaciółmi. Stąd wiem, że ukończył badania i przeprowadził pierwsze testy. Nie wgłębiając się w skomplikowane szczegóły, to możliwe. Dzięki dowolnemu fragmentowi tkanki da się odtworzyć to, czego doświadczyło całe ciało. Jak to działa? Potrzeba jakiejś specjalnej aparatury? Trzeba sporządzić specjalną miksturę. Covinarius nadał jej malowniczą nazwę Pogłos. Po spożyciu wpada się w trans, zbliżony do narkotycznego. Przywołuje on wydarzenia związane z silnymi emocjami, w których uczestniczyła dana osoba. Obrazowo rzecz ujmując, to tak, jakby ci się przyśniły fragmenty czyjegoś życia. Czyli jest szansa, że zobaczymy, co robił Detlaf, zanim stracił rękę. Owszem, liczę też na to, że dzięki Pogłosowi dowiemy się, gdzie Detlaf ma kryjówkę. Intryguje mnie ten pierścień. Nie jest wykonany z żadnego znanego mi metalu. No i te zdobienia. Pochodzi z domu, tego, w którym żyliśmy przed koniunkcją sfer. Swego czasu podarował mi go mój stary przyjaciel.
Można powiedzieć, że był humanistą. Uważał, że my, wampiry, jesteśmy tu gośćmi. A jako goście powinniśmy szanować gospodarzy, czyli was, ludzi. Czyli nie zjadać nas, nie traktować jak bydło. Właśnie. Dlatego któregoś dnia podarowałem go z kolei Detlafowi, żeby pamiętał o idei, którą przekazał mi mój stary druh. Kowinarius poświęcił pół życia na udowadnianie swojej teorii. Domyślam się, że przygotowanie pogłosu nie będzie proste. Dobrze się domyślasz. Oprócz tkanki Detlafa potrzebujemy silnego stymulantu ośrodka wzroku. Trucizny, która uwrażliwia na wizję. No to mamy do wyboru kilka składników. Niestety wszystkie są dość rzadkie. Mógłby to być gruczoł mamuna, ale te najbliżej widziałem w zimie. Nadałaby się też ślina wichta plamistego, ale one wyginęły ponad 100 lat temu. Albo oczy kobolda, ale koboldy są rozumne. Nie chciałbym żadnemu wyłupiać oczu. Nie mamy zbyt dużo czasu na dywagację. Pozwolę sobie skorzystać z pomocy.